Cicho ciemni, spadochroniarze Armii Krajowej. Dlaczego muszą pozostać w naszej pamięci? Byli elitą polskiej sił zbrojnych w czasie II wojny światowej. Perfekcyjnie wyszkolonymi oficerami dywersji i wywiadu. Sprawnymi fizycznie komandosami, radzącymi sobie w każdych ekstremalnie trudnych warunkach. Ochotnikami, patriotami, gotowymi oddać życie za ojczyznę. Niezawodnymi specjalistami z zakresu wywiadu, łączności, dywersji i sabotażu. Znającymi biegle języki obce, posługującymi się wszystkimi rodzajami broni. Cisi, tajemniczy, niewidoczni dla wroga. Ich motto: wywalcz ojczyźnie wolność lub zginie. Front Znaku Cichociemnych przedstawia orła spadającego do walki, trzymającego w szponach wieniec chwały, a jeszcze u Cichociemnych zamieszczony jest znak Polski Walczącej. Natomiast na odwrocie znaku spadochronowego jest numer kolejny i zawołanie Tobie, Ojczyzny. Tibi Patria. Ucz się, synku, abecadła, nim się mądrość życia kryje, którą trzeba zapamiętać, bo nią tylko Polak żyje. A jak amor, miłość znaczy, to Twój kompas w domu, w świecie, czy w radości, czy w rozpaczy. B jak ból, nie będę kryła, że nie minie Cię w Twym życiu. Potem znowu kilka nowych, a to P, to Polska właśnie. Dom rodzinny, ludzie, mowa i duch. Płomień, co nie zgaśnie. Nikt z nas nie wyrasta znikąd. Naszymi korzeniami są rodziny. To mnie dzisiaj po raz kolejny uderzyło, że my bardzo dużo wiemy o szkoleniu, bardzo dużo wiemy o służbie, o przebiegu służby, ale o tym, dla kogo oni walczyli. Dla ojczyzny? Oczywiście. Ale taki pułkownik Czeremosz, który zginął w czasie skoku, dlaczego przyjął pseudonim Czeremosz? Bo nad rzeką Czeremosz się wychował. Taki kapitan Serafin, który zginął w czasie skoku do Polski pod Puławami, dlaczego nazwał się Czerchawa? Bo wychował się nad Czerchawą. Oni walczyli o ojczyznę, ale o tą małą ojczyznę, o swój dom rodzinny, o to, o czym śpiewali w hymnie, o czym słyszymy, o ten silny dom rodzinny, tak? O powrót do kraju, o skruszenie tego miecza, który siecze ten kraj.